Powiedzmy, że mamy cząstkę, która się porusza w jednym wymiarze i jej położenie, które oznaczę jako s, w zależności od czasu, jest dane takim wzorem, że to jest t do trzeciej i dodać 2 podzielone przez t kwadrat. No i teraz mam do ciebie zadanie. Wciśnij pauzę i oblicz samodzielnie, jaka, jaka jest średnia wartość przyspieszenia tej cząstki, którą oznaczę a średnie, to jest... Średnia wartość przyspieszenia na przedziale od 1 do 2, na takim przedziale czasu. No dobrze, zakładając, że próba została podjęta, ja teraz rozwiążę to zadanie i porównamy sobie wyniki. No więc tutaj mam obliczyć wartość średnią funkcji, której jeszcze nie znam, dlatego że mam obliczyć wartość średnią przyspieszenia cząstki, a mam dane położenie cząstki. No dobrze, ale ja tutaj łatwo znajdę tę funkcję, która opisuje zależność przyspieszenia od czasu, dlatego, że wiem, że przyspieszenie to jest pochodna prędkości, a prędkość to jest pochodna położenia. No to musimy dwa razy zróżniczkować, Czyli najpierw obliczymy sobie prędkość v od t, to jest po prostu pochodna tej funkcji, ale może zanim ja zróżniczkuję to, to zapiszę jeszcze tę moją funkcję to położenia w trochę wygodniejsze do zróżniczkowania postaci, t do trzeciej przez t kwadrat to jest t, po prostu podzielę przez t kwadrat. Dodać. A tu mam 2 przez t kwadrat. To jest to samo co 2 razy t do potęgi minus drugiej. Tak będzie mi wygodniej różniczkować. Dobrze. Czyli teraz już mogę obliczyć tę moją prędkość. V od t. No to pochodna t to jest 1. Dodać 2 razy pochodna t do minus drugiej. To będzie minus 2 razy t do minus trzeciej. Czyli to jest to samo co 1 odjąć 4t do minus trzeciej. No to mam... Prędkość, pochodną położenia, i teraz mogę obliczyć przyspieszenie a od t, jak zależy przyspieszenie od czasu. No, muszę to zróżniczkować, Pochodna jedynki to jest 0. Minus 4 razy pochodna t do minus 3 to jest minus 3 razy t do minus 4, czyli to będzie minus 4 razy minus 3 to będzie plus 12 razy t do minus 4. No i to jest ta funkcja to, to jest ta funkcja, której wartość średnią mam obliczyć. To weźmy sobie może jeszcze inny kolor tutaj, czyli obliczymy teraz sobie wartość średnią. No i wzór na wartość średnią jest znany, już w kilku filmach był wykorzystywany, że to jest 1 przez długość przedziału. Od prawego końca odejmujemy lewy koniec, 2 odjąć 1, razy całka od 1 do 2 po tym przedziale z tej mojej funkcji. 12t do minus 4 dt. No dobrze. No to. Tak, tutaj ten ułamek 1 przez 2 odjąć 1, 2 odjąć 1 to jest 1, 1 przez 1 to jest 1, to jest po prostu równe 1, czyli tej stałej mogę nie pisać, bo to jest 1, a tutaj mam całkę z 12t do minus 4. No to muszę znaleźć funkcję pierwotną, czyli to będzie 12 razy funkcja pierwotna do t do minus 4 to będzie t do minus 3 przez ten wykładnik, przez minus 3. I to wszystko w granicach od 1 do, do 2. No dobrze, to ja może to troszkę sobie uproszczę. Tutaj 12 podzielone przez minus 3 to będzie minus 4 razy t do minus 3 w granicach od 1 do 2. No i teraz wstawię te granice. Czyli mam minus 4 razy t do minus 3 dla t równego 2, co jest 2 do minus 3. 2 do minus 3 to jest 1 ósma. Czyli napiszę, że to jest razy 1 ósma. Teraz odjąć. Wartość w jedynce, a t do minus 3. 1 do minus 3 to jest 1, czyli to po prostu minus 4, czyli odjąć minus 4 w dolnej granicy, czyli tutaj mam minus 4 razy 1, 8, to jest po prostu minus 1 druga, dodać 4, czyli to jest 3 i 1 druga, lub jak kto woli, jako ułamek niewłaściwy, 7 drugich. To jest średnia wartość przyspieszenia, czyli jeżeli powiedzmy tutaj to położenie było w metrach, a czas był w sekundach, no to to przyspieszenie to jest 7 drugich metra na sekundę do kwadratu. Takie jest średnie przyspieszenie cząstki w tym przedziale czasu.